Cześć, cześć, cześć. Witajcie, kochani. Mamy taką melodyjkę dzisiaj. Męczę się z nią. Nie wiem, jak to rozpracować. Tą część drugą. Pierwsza jako tako brzmi już. To jest coś takiego. Tutaj te kontrapunkty jakieś powstawiać, żeby to w miarę dobrze brzmiało. Ale pomalutku, pomalutku jakoś to rozpracujemy, mam nadzieję. No i próbuję trochę to rozbudować i podobierać pewne rzeczy. Tutaj ten tryb oscylator teraz dołączyłem. I właśnie chyba dobrze będzie poprzeciągać troszkę te nutki, żeby one były ciut dłuższe niż w tym... w tej oryginalnej tutaj, bo... Po prostu to wziąłem i na tej zasadzie, że skopiowałem tutaj paste. O właśnie, zobaczycie, jak tutaj zmieniłem tą sinusoidę na piłę i to tak na początku wygląda. Tak, w ogóle to z tą melodyjką dla mnie się wiąże z pewnym zdarzeniem, które w pewnym sensie nauczyło mnie pokory, bo jak zdałem niechcąco do liceum egzaminy wstępne do dwunastki, chciałem w ogóle do technikum weterynaryjnego w Kole albo w Pile, ale rodzinka się nie zgadzała, mówi tutaj masz pod nosem, a mi między innymi chodziło o to, żeby się usamodzielnić trochę szybciej niż to w tym układzie było możliwe. I w nagrodę za te egzaminy dostałem od taty gitarę. I jak to bywało, było paru koleżków na podwórku, którzy też tam mieli jakieś gitary. No i się takie wspólne tam robiło przygrywki. I pewnego razu taki menel się przysiadł i mówi: tak posłucha, co tam gramy i mówi, zagraj coś Wertyńskiego. Nigdy nie słyszałem o takim kliencie. Wertyński bardzo dobry. Później rzeczywiście znalazłem nuty tego Wertyńskiego i
Nuta po nucie poskładałem kilka piosenek i rzeczywiście były fajne, ciekawe. I niejaki Mateusz Święcicki kilka właśnie przebojów Werdyńskiego wylansował po polsku. I w pewnym momencie mówi, zagraj na Sopkach Mandżurii. No, jak, ja chyba na stepach Mandżurii może, nie na Sopkach. Ja mówię, coś się chyba dziadkowi popieprzyło w łebku. I dopiero po wielu, wielu, wielu latach sprawdziłem w słowniku wyrazów obcych, że rzeczywiście jest coś takiego, są Sopki. Tam, gdzie to znalazłem, tam było tłumaczone, że to są jakieś wzgórza, ale bardziej jak wydmy. A teraz jeszcze trochę pogrzebałem w internecie i to tłumaczą, że to rzeczywiście jakieś wzgórza, ale niekoniecznie wydmy. Że po prostu wzgórza Mandżurii tłumaczą też jako na stokach Mandżurii albo na wzgórzach Mandżurii. I to jest właśnie ten walczyk. Także dobry jest do Katarynki, do pozytywki. Tyle na dzisiaj historii i muzyczki. Trzymajcie się, do jutra. Cześć.